Cześć wszystkim! Dzisiaj nagrywam dla was filmik What's on my iPhone. Po pierwsze chcę powiedzieć, że ja nie planowałam tego filmiku, nie zamierzałam go zrobić. Kot, idź sobie. Idź. Dobrze, kot będzie z tyłu. Więc tak, nie zamierzałam go robić, po prostu nie chciałam go nagrywać. Czasami są takie filmiki, które myślę sobie, że nie byłyby fajnym pomysłem. Ale pytacie mnie, ja odmawiam, wy pytacie, ja odmawiam, wy pytacie i tak ciągle jest. Więc chciałam się po prostu pozbyć tych wszystkich pytań, więc nagrywam dla was ten filmik. Mam nadzieję, że wam się spodoba, musi wam się spodobać, bo robię to dla was. Nie będę was tutaj zapoznawać z każdą aplikacją na moim telefonie, bo to by już zajęło naprawdę długi czas. Opowiem wam o najważniejszych aplikacjach, które na co dzień używam i które są moim zdaniem najfajniejsze. A więc może zacznijmy od gier. Ja ostatnio nie gram w dużo gier, bo po prostu nie wiem, jakoś mi się już odechciało. Wolę już sobie posiedzieć na jakiejś stronie internetowej niż grać w gry. Ale mam gier mam 9, jeżeli dobrze to policzyłam. Tak, 9. Pierwsza gra to Candy Crush. Ja pamiętam, że grałam w tą grę. Zaraz wam pokażę, jak to dokładnie wygląda. Ja grałam w tą grę kiedyś codziennie, byłam od niej uzależniona. Przestałam w nią grać, ponieważ doszłam do pewnego poziomu, którego nie mogę przejść. Ja wiem, że ja go nie przejdę, więc po prostu przestałam w nią grać. Nie wiem, czy będzie to widać. Jeżeli nie, to przepraszam. Więc tak to wygląda. Ja nie mogłam przejść, zaraz zobaczymy. 33 poziomu. Okej, następna gra to Happy Jump. Happy Jump to jest taka galaretka, którą skaczecie sobie po różnych przeszkodach, no nie wiem, w górę skaczecie, tak. Coś takiego, tak to wygląda. I jest też wersja Ice Cream Jump. To po prostu to samo, tylko zamiast galaretki jest lód. Tak, lodem skaczecie. Tutaj można sobie wykupiwać różne moce, żeby szybciej na przykład skakać, albo mieć więcej mocy, takie tam rzeczy. Teraz przyszła pora na Temple Run. Temple Run chyba miałam już od samego początku. Pamiętam, jak grałam w tą grę non-stop. Bardzo mi się spodobała, była uzależniająca. Ja mam dwie części tego. Najpierw oczywiście grałam w tą pierwszą część, bo jeszcze nie wiedziałam, że druga część istnieje. No i tu po prostu biegniecie, możecie wybrać sobie dowolną osobę. Biegacie, przeskakujecie przez różne przeszkody, gonią was jakieś potwory i tym podobne. Druga część tej gry jest bardzo podobna, tylko po prostu są inne przeszkody. Następna gra to Dumb Ways to Die. Chyba każdy z was zna tę grę. Jak sam tytuł mówi, głupie sposoby, by umrzeć. Więc ta gra bardzo wnerwia, ale lubiłam w nią grać. Następna gra to taka bardzo, bardzo banalna. Jest to Kółko i Krzyżyk. A więc chyba już nie muszę nic innego mówić, ponieważ każdy wie, co to Kółko i Krzyżyk, więc to już, jeżeli nam się bardzo, bardzo nuci, możemy w to zagrać. Normalne. I tak dalej. Następna gra to Fruit Ninja. Na pewno każdy zna. Ja nie mam takich gier, które są jakieś niespotykane. Ja po prostu ściągam gry, które każdy już ma, bo każdy poleca. Na dwie połówki przekrajamy owoce. I ostatnia gierka to jest osu. Trzeba tam palcami szybko ruszać w tą i drugą stronę. I to jest dla mnie trudne. Następna kategoria to będzie to będą strony internetowe. A więc najpierw jest Tumblr. Ja Tumblr oczywiście używam codziennie i od kiedy ściągnęłam aplikację Tumblr na telefonie, na laptopie w ogóle już nie wchodzę, bo moim zdaniem aplikacja Tumblr na telefonie jest o wiele bardziej łatwiejsza. Po prostu można szybciej wszystko reblogować, lajkować, wszystko jest tu szybsze. Facebook, nie za bardzo z tej aplikacji korzystam, wolę już na laptopie sobie wejść. Ask.fm, każdy na pewno wie, co to jest. Instagram, na Instagramie coraz częściej jestem. Kiedyś pamiętam, nie wchodziłam na Instagrama, bo wydawało mi się bardzo nudny, ale dodaję tam jakieś zdjęcia, obserwuję ludzi, lajkuję zdjęcia. Wiecie chyba, do czego jest Instagram. Potem mamy Snapchat. Jeżeli nikt nie wie, to robi się po prostu zdjęcie z
zdjęcie się robi, można coś dopisać, bla bla bla. I potem możemy ustawić jeszcze ile. Tak, zrobiłam właśnie zdjęcie, co tam jest, nieważne. I można dopisać sobie jakiś tekst, ustawić ile czasu ma ten tekst się wyświetlać, ten obrazek, i potem można do dowolnej osoby to wysłać. Twitter też zaczęłam go coraz częściej używać, ponieważ mam go na telefonie, a jeżeli jestem na laptopie, to nie chcę mi się na niego wchodzić. TuneIn Radio to po prostu radio. Tutaj jest po prostu radio z całego świata, różne stacje radiowe, wszystko tutaj znajdziecie. WhatsApp nie za bardzo używam, praktycznie w ogóle. Więc to już na tyle, jeżeli chodzi o tę kategorię. Następna kategoria jest nazwana Entertainment. W następnej kategorii mamy różne rzeczy, ale głównie to są aplikacje do przerabiania zdjęć, robienia zdjęć. Więc pierwsze to jest PhotoTimer. PhotoTimer to działa po prostu jako samowyzwalacz, czyli ustawiacie sobie czas, na przykład 10 sekund, stawiacie gdzieś telefon i jeżeli na przykład wybraliście, że chcecie 5 sekund, to za 5 sekund telefon zrobi wam zdjęcie. To jest fajna rzecz. Następna jest CamWow. To służy do... To jest aplikacja, która zmienia kolory, może wam zmienić twarz, możecie wyglądać troszkę dziwnie. To są różne efekty. Następna aplikacja to Moldiv i to jest jedyna aplikacja, której używam do przerabiania zdjęć. Tutaj możemy zrobić różne kolaże. Możemy wycinać zdjęcia. Możemy zrobić tak, żeby były na przykład 4 zdjęcia na jednym zdjęciu, jeżeli wiecie, o co chodzi. Możemy dodać różne efekty, możemy zmienić zdjęcie, wyciąć coś, więc to jest naprawdę fajna aplikacja. Następna jest Autodance. To służy do przerabiania kilkusekundowego filmiku. Na przykład, nie wiem, ruszacie ręką, potem ruszycie nogą, potem to się przetwarza i wygląda tak, jakbyście tańczyli. I do tego jeszcze jest dodana muzyka, więc to jest bardzo fajne. Następny jest słownik. Ja sobie tutaj ściągnęłam słownik angielsko-francuski. Nic innego o tym powiedzieć nie mogę. Następny to jest Celebrity Wallpapers. Więc tutaj po prostu mamy różne tapety gwiazd, tak? Czyli można ściągnąć zdjęcia gwiazd różnych. Ja głównie ściągam Selenę, nikogo innego nie ściągam. Następny to jest Wattpad, czyli to służy do pisania historii, pisania opowiadań. Tu można po prostu napisać opowiadanie, to się wrzuca na stronę i inni ludzie to czytają, jeżeli oczywiście chcą. Więc to jest bardzo fajne. Następny to jest po prostu emoji. Emoji, czyli te wszystkie minki, nie minki, serduszka, nie serduszka, wiecie. I ostatnią tutaj aplikacją, bo ten filmik już długo trwa, są to sklepy. Ja mam tylko 3 sklepy, bo jeden musiałam usunąć, coś tam mi nie działało. Pierwszy sklep to River Island. Tak wygląda. Ja uwielbiam na przykład w nocy lub kiedykolwiek po prostu sobie oglądać jakieś ciuchy. Następny to H&M, bo H&M to jeden z moich ulubionych sklepów. I następny to jest sklep, którego nazwy wypowiedzieć nie umiem. Schuch. To sklep z butami. A więc tak też by było wszystko, jeżeli chodzi o ten filmik. Wszystkie aplikacje, które tutaj powiedziałam, zostawię na dole w opisie, więc jeżeli jesteście zainteresowani na przykład wypróbowaniem jakiejś gry, czy nie wiem, zainstalowaniu jakiejś aplikacji po prostu, to aplikacje są na dole w opisie. Mam nadzieję, że filmik wam się spodobał. Tak, to wszystko na dzisiaj. Widzimy się następnym razem i pa, pa.